Cześć. Dzisiaj taki spontaniczny odcinek, ponieważ jestem delikatnie przeziębiona i chciałam Wam powiedzieć, jak to u mnie wygląda przy przeziębieniu w ciąży, jak ja się leczę, jakie ja mam takie, można powiedzieć, swoje sposoby i swoje metody. Na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że nie jestem ani szamanką, ani nie skończyłam medycyny, więc to jest tylko i wyłącznie po prostu jakby no przedstawienie sytuacji z mojej perspektywy, natomiast nikogo tutaj nie będę namawiać, nakłaniać, że to, co ja stosuję, to jest najlepsze. Nie będę tutaj żadnych firm też reklamować, więc o to się nie martwcie. Zacznę od tego, że oczywiście będę się trochę koncentrować na tym, że jestem w ciąży, więc na leczeniu w ciąży. Natomiast oczywiście te metody ja stosuję już od jakiegoś czasu, bo jakiś czas temu dowiedziałam się, że jestem uczulona na część leków, więc nie mogę sobie pozwolić na taką dowolność. I też no nie jestem zwolenniczką tego, żeby w ogóle stosować leki, które mają za godzinę, za dwie nas postawić na nogi i iść do lekarza po pięć antybiotyków, bo to się niestety, wiem, że to się kończy tym, że później nasz organizm przestaje akceptować te antybiotyki i jak pójdziemy kolejny raz do lekarza, to już będziemy musieli wziąć coś silniejszego, bo tam to już po prostu nie będzie działać na nas. I to jest tylko dobre w jakichś naprawdę nagłych, pilnych sytuacjach, kiedy no już nie jesteśmy w stanie chwilę dać, żeby ten organizm po prostu na spokojnie się wykurował. No mam nadzieję, że jednak w ciąży kobiety mają trochę więcej czasu, żeby właśnie dojść do siebie. W ciąży nie powinno się tak naprawdę stosować żadnych leków, bo one mogą albo zaszkodzić Wam, albo dziecku, więc tutaj to nie jest wskazane. Oczywiście zdarza się, że niestety no już jest taka poważna sytuacja, że te leki musimy przyjmować, ale jeśli to jest dopiero początek jakiegoś tam przeziębienia, no to nie musimy od razu iść do lekarza i prosić o antybiotyk, tylko właśnie starać się jednak zrobić wszystko inne, żeby tych poważnych środków nie przyjmować. Ja wiem doskonale, że jeśli chodzi w ogóle o przeziębienie w ciąży, to jest o tyle dramat, że jak już zaczynamy być w tym, tam nie wiem, piątym, szóstym miesiącu, kiedy ten problem mamy przede wszystkim już z oddychaniem, z tym większym brzuchem, z poruszaniem się, to niestety katar, kaszel, ojej, to jest tragedia. No ale co zrobić? No jakoś trzeba to sobie, z tym sobie poradzić. I co ja w ogóle stosuję? Ja stosuję trochę takich domowych sposobów, trochę korzystam z tych takich stricte medycznych. Najpierw zacznę od tych takich domowych środków. Pierwsza rzecz to są miód, to jest cytryna i czosnek. No to oczywiście w dużych ilościach podczas przeziębienia. Chociaż tutaj nie dogonię w tej kwestii Grześka, który potrafi, no może nie kilogramami, ale naprawdę jeśli chodzi o czosnek, to dodaję podczas przeziębienia go wszędzie. No ja aż tak nie, natomiast też staram się trochę więcej tego stosować. Druga sprawa to zawsze staramy się, że jak ktoś jest przeziębiony, to jeść na obiad kaszę jaglaną. Ona podobno jest bardzo właśnie dobra na przeziębienia, no jakiś rosołek, więc te rzeczy, jeśli chodzi o jedzenie. Kolejna rzecz to piję dużo soków z maliny, z aroni. Oczywiście mówię tutaj o sokach, które sami czy my zrobiliśmy, czy ktoś z mojej rodziny, więc wiem, jaki jest skład, skąd te owoce jakby pochodzą. Więc to jest takie naturalne, też dobre na przeziębienie. Kolejna rzecz to ja tak dosyć niedawno przekonałam się do płukania solą i to powiem Wam szczerze, że naprawdę mi bardzo pomaga, więc jeśli dosyć często tego stosuję, to dosyć szybko to gardło u mnie się leczy.
Kolejna rzecz to takie ala inhalacje. Znaczy, ja nie stosuję takich stricte inhalacji, tylko ja po prostu na przykład, jak się kąpię, to wkraplam sobie tam trochę olejków jakichś różnych. Czasami te olejki na przykład biorę na noc jakąś miseczkę do wody, właśnie też wkraplam troszeczkę właśnie też tych olejków i stawiam gdzieś tam przy łóżku. To też pomaga. Kolejna rzecz to, co ja mogę Wam polecić, bo wiem, że Grzesiek stosuje, ale ja nie stosuję, bo przede wszystkim w ciąży to mnie to totalnie odrzuca, czyli różne syropy domowe, czyli z cebuli, czy na przykład z sosny. To mogliście zobaczyć na kanale w Szumilesie, jak Grzesiek właśnie takie syropy robił. Natomiast one tak mnie zapachowo jakoś odrzucają, że ja nie jestem w stanie po prostu tego brać. Ja wiem, że leki to są leki i że to nie ma smakować. To chyba tyle, jeśli chodzi o te takie domowe metody. Jeśli chodzi o te rzeczy, które ja kupuję, to powiem Wam, że jak byłam pierwszy raz w ciąży i poszłam do apteki, żeby coś kupić na takie tradycyjne przeziębienie, to jak otrzymałam rachunek, to byłam w wielkim szoku. Mówię tak, jejku, ile te leki na to przeziębienie w ciąży, ile to kosztuje? No i okazało się, że faktycznie leki, które są z napisem dla kobiety w ciąży, no są dużo, dużo droższe niż takie inne, które też mają dokładnie ten sam skład, ale no nie zostały oznaczone, nie zostały przebadane, że to jest dla kobiety w ciąży. Dlatego ja się trochę później wycwaniłam i kolejnym razem, jak byłam właśnie przeziębiona, to przestudiowałam inne różne dostępne opcje i okazało się, że jest faktycznie na rynku bardzo dużo, dużo tańszych różnych leków, które można zastosować w ciąży. Co ja stosuję? No nie będę Wam tutaj oczywiście mówić żadnych firm, ale kupuję różne tabletki na gardło, no oczywiście tam witamina C, na taką naturalną, nawet z dzikiej róży zakupić. Kolejna sprawa to kupuję na noc sobie takie plasterki, które też stosuję właśnie dla moich dzieci. To mogę Wam zdecydowanie polecić. One są bardzo intensywne, więc ja dzieciom to nawet pół takiego plasterka przyklejam. I one naprawdę działają tak, że po takiej nocy czujemy się zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o katar. I z takich rzeczy, które ja jeszcze stosuję, to na jakiś kaszel kupuję w ogóle syropki dla moich córek, czyli dla takiego mniej więcej od roku. One są bardzo delikatne, naturalne. Oczywiście. To wszystko, co ja tutaj mówię, to są rzeczy, które w połączeniu z tym, że staram się wtedy dni odpoczywać, to nie będzie leczenie, że za 10 minut będziemy zdrowi, ale wydaje mi się, że to jest takie bezpieczne i dla nas, i dla dziecka, jeśli jesteśmy w ciąży, czy jeśli karmimy. Jeśli macie jakieś swoje takie metody na leczenie, to jeśli możecie, to zdradźcie w komentarzach. No i mam nadzieję, że szybko zaraz się podniosę i będę mogła dla Was dalej już kręcić kolejne odcinki. I widzimy się niebawem. Pa, pa!